Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Za naszą wschodnią granicą nadal toczy się wojna. Rosjanie niszczą wszystko. Dzielnice mieszkaniowe, przedszkola, szkoły, szpitale. Ostrzeliwują również korytarze humanitarne, którymi ewakuowane są kobiety, dzieci, sieroty i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Wobec tej sytuacji koniecznym jest doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt ustawy ma na celu zapewnienie odpowiedniego standardu ochrony obywateli Ukrainy związanego z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce. Wprowadza również rozwiązania służące stabilnemu zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców, w szczególności w sytuacji, gdy ich rodzice pracują. Przepisy ustawy doprecyzowują także regulacje pozwalające na eliminację przypadków ubiegania się i pobierania świadczeń przez obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski. Zmiany dotyczyć będą też kwestii związanych z nauką języka polskiego. Powiatowe urzędy pracy będą mogły organizować szkolenia z języka polskiego dla cudzoziemców. Ponadto wojewodowie uzyskają dostęp do rejestru obywateli Ukrainy, którym wydano numer PESEL. Projekt przewiduje także uproszczenie procedur związanych z przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania budynków lub ich części, będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne. Przepisy ustawy rozszerzają uprawnienia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych poprzez możliwość przyjmowania w formie darowizny, przechowywania, wydawania oraz wywożenia na terytorium Ukrainy obok produktów leczniczych także wyroby medyczne. Pragnę zwrócić uwagę na to, że zmiany w ustawie są konieczne, a tryb wejścia w życie proponowanej regulacji niewątpliwie pilny. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w pełni popiera proponowany projekt ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.